Dzień dobry, witajcie wszyscy, witam wszystkich zgromadzonych na streamie, witam wszystkich w studiu, witam cię paranoidzie. Dzień dobry. Witam ciebie. Witam również. Herzed. Herzed? Ja. Zergut stream? Nie, no słuchajcie, najpierw zaczniemy chyba od StarCrafta? Tak, zacznijmy od StarCrafta, bo to jest najważniejsze i znowu ja zacznę, bo ja zacząłem to Intellect Stream Master w tym roku dla was wszystkich. Oczywiście Karmak mnie strollował i napisał, że lagowałem. Tak jest, ale niech będzie. Moscow 5 będzie grało po lewej stronie, czyli będą ten jasno-niebieski kolorek, po prawej będziemy mieć fioletowe SK. Przypominam tylko, że no niestety Spectate w League of Legends jest taki, jaki jest, a nie jest StarCraft. I musimy się posiłkować po prostu obrazem, który jest wystrzeliwany z Kijowa w kosmos. Zed się wczuwa, powiem ci szczerze. Tak, ale nie. Słuchajcie, bo ja chciałbym się w ogóle spytać, oni tam wybrali tych 5 herosów, tak? Tak. Czy czempionów, czy jakichś tam pacjentów. Który z nich najbardziej imba? Bo ja w ogóle słyszałem, że ten jakiś tam gangbang imba, czy coś takiego. Gangplank. Ja lubię gankować. Ale z Sixpoolem, tak? A, w sensie w LoLu czy jak? Gankować w docie, prawda? Aha. Dobrze, że uściśliłeś. O, zaczynamy. Dobrze, a jak tam na czacie? Dobra, dobra, zacznijmy, co się dzieje na bocie w tej chwili, bo tutaj ulti gangplanka pod turetem. Nie ma chyba jeszcze jajka na Anivi. Nie ma, ale... Ale teraz pojechało. Oj, teraz było na bogato. No, Mordekaj. No, ostry dive, ostry dive. 5-5, oj, ale ich przegonili w stronę Nexusa. No, bo Baron jest, no. No oczywiście, że ten turet sobie bije, nic nie robi. Teraz ulti od jeszcze Sony, ulti. Ramos znowu. No i tak, no i padł. No to może się źle skończyć. Gangplank tu u góry walczy, wchodzi jajko jest. Jest jajko, jest druga postać, najprawdopodobniej. I Shyvana z ulti, ależ ich tu zmasakrowali. O, Tarson, ile za coacha w Lola? Proszę. Słuchaj, zależy jaką postacią, czy supportem, czy wiesz, czy tankiem. Jest tank, nie? Jest. No ale załóż... Wiesz, ja jestem dobry od tankowania, także ja tak wiesz, spokojnie mam kroczkami postaw, uczę się, staram się tak uczyć ludzi, żeby wiesz, mieli pojęcie o tym rolu, bo ja naprawdę, wiesz, czasu tyle stać się na Lola i wiesz, no mam wiedzę, to co mówicie. No nie muszą te archony tutaj jeszcze troszkę osłabić się. Pierwszy kolos zdjęty, drugi kolos zdjęty, nietrafiony zupełnie Storm. Maraudery rozbiegają się po całym naturalu. Jeden kolos jeszcze tylko pozostał. 103 limitu do 150, do 140. Poniżej 90 limitu już White'a. Jeszcze jeden archon gdzieś tutaj resztką sił zebrał tą energię w tychże po... Oj, 2 MP teraz mocno zagrane. Topnieje ta armia coraz bardziej i zaraz zostanie zatknięty czerwony sztandar. Terran na Metalopolis, good game, kas! Teraz SCV wypuszczone do przodu, wychodzi piechota, zobaczmy, bo to może być decydująca bitwa tego pojedynku. Jeszcze point defense rozładowany, 4 kolosusy, póki co jeszcze cały czas na polu bitwy, wycofuje się White'a. SCV doganiają, zeloty łapią je za nogi, nie pozwalają się wygnąć. Piechota otacza od drugiej strony, tylko 2 kolosusy, garść stalkerów, 80, limitu 74, do 100, 45, 69, 67. Ucieka White'a jak tylko może, good game, Kaz wygrywa! Tak jest, tak powinno być właśnie. Mówiłem, że Kaz wygra, prawda? Kurczę, coś uszło powietrze z White w tej ostatniej grze. Yes! Sprawdź tam, czy ja mówiłem, że Kaz wygra, bo ja nie pamiętam. Drugi bunkier nam się tutaj stawia, ale szybko będzie anulowany, dokładnie tak, MMA. Ale bardzo dobra pozycja jest Fista, bo zablokuje wszystkie jednostki. W tym momencie Leaf ze strony tego orbitala, on stara się to wszystko naprawiać, czy ten orbital zostanie zniszczony. Zabity. Tak jest! Jest snipe ze strony Fista, ale on cofa się w tym momencie, wszystkie te jednostki zostały zestimowane. Jak to będzie wyglądało, czy Fist będzie w stanie się wycofać? Traci większość centry w tym momencie. No i naprawdę wygląda to super ze strony MMA, czy MMA będzie w stanie zniszczyć tą armię? Wygląda na to, że tak, 79 kontra 79, no to było niesamowite, potwór, tak jest, no to, wytłumacz mi, co tu się stało, naprawdę. Będziemy mieli chyba bardzo mocno rozgrywkę, Force Field zostały rzucone, ale troszeczkę przeszkadzają tym zelotom, no wygląda na to, że MMA może się bez problemu obronić, 93 limitu kontra 122, Fist jeszcze stara się tutaj coś ugrać, jeszcze stara się jakoś tutaj podejść, ale drugi Steam zostaje rzucony, ostatni Maruder pada, ostatnie Stalkery są zdemolowane, mamy GG, 3-1, Tarsonie w tym ostatnim ćwierćfinale, no i to wygląda po prostu świetnie. Koszula z gaci ci wystaje. Zamknij sobie rozporek. Tylko koszula, to nie ma dramatu.